Cześć, witam dzisiaj w sesji live. Poczekam momencik, aż się zbierzecie. To jest tylko mały sneak peek tego, czego możecie się spodziewać, bo w tytule tym razem niczego wam nie zdradziłem. Także już powinniście wiedzieć, co dzisiaj dla was testuję. Właśnie jest to autko, czyli Skoda Superb w najbogatszej wersji z beżową skórą. Powiedzmy, że jest to taka namiastka luksusu Mercedesa E-klasy z ogromem miejsca z tyłu. Z większą ilością miejsca dla pasażerów z tyłu niż w Mercedesie W213 w E-klasie obecnej. Pokażę wam na zewnątrz ten samochód. Wybaczcie, że będzie troszeczkę wstrząsów, ale nie mam ze sobą gimbala. Nie planowałem live'a dzisiaj. Ja oczywiście jak nigdy go nie planuję, zawsze wchodzi na spontanie. No i powinienem zawsze gimbala ze sobą wchodzić. No ale cóż, tu mam moje sprzęty, którymi przed chwilą dla was nagrywałem. Sonometr też oczywiście był w robocie. Już jestem po wszystkich testach. Pora teraz zabrać się za montaż tego wszystkiego, bo ostatni test, zdaje się, wrzuciłem w poniedziałek na kanał. Jutro będzie piątek i chcę, żebyście jutro już mieli na kanale porządny test. Na błotniku też mamy, proszę bardzo, dumne LMK albo L i K, żeby nie było z angielska, dla nadwrażliwych. Tak jest, Skoda Superb. Powiem wam, że specjalnie poprosiłem Skodę Polska, dział prasowy Skoda Polska dał mi jedną po drugiej Superbinę. Jeśli kojarzycie ostatnie testy, to na pewno skojarzycie, że miałem przed chwilą inną Superbinę, w takim bardziej asfaltowym kolorze. I to była wersja Sportline. W tej chwili, jak widzicie, mam wersję LNK, czyli topową, najbardziej luksusową, w fajnym kolorze. To nie jest perłowy, to jest zwykły biały. Ale widzicie, to jest połączenie kolorystyczne jak kiedyś mój Mercedes. Mój fajny Mercedes W200-500-200, czyli białe auto z beżowym, kremowym takim wnętrzem. Niektórzy uważają, że musi być ciemne wnętrze. Znaczy, jeżeli mamy białe auto, to ciemne wnętrze, a jeśli mamy czarne auto, to wtedy można dać białe wnętrze. No nie zgodzę się. W mojej rodzinie też się pojawił samochód nowy, który jest biały i ma jasne wnętrze. I to zawsze ładnie wygląda. Po prostu jest doświetlone, zawsze przejrzyste, jasne. Tu jak widzicie są foteliki. Silnik to swoją... Zaraz się wszystkiego dowiecie. Foteliki 2. Próbowałem zamontować 3 foteliki. Dowiecie się w teście, o co chodzi z tymi 3 fotelikami. Nie jest to auto stworzone do wożenia 3 dzieci z tyłu na 3 fotelikach. Jest to świetne auto dla rodziny 4-osobowej. Ogromna ilość miejsca. Tu pod tym względem nie może nikt narzekać. Dobra, otwieramy, elektryczna klapa. Sorki, ale pewne rzeczy tu się wywaliły, więc nie będziemy za dużo czasu poświęcać na to, co jest w bagażniku. Po prostu przepakowywałem graty, klamoty, bo testowałem dla was dzisiaj też Berlingo. Nagrywałem obszerny odcinek, duży test Citroena Berlingo, którego już widzieliście. No w końcu muszę to zrobić, bo przecież Citroen dał mi na test długookresowy, długodystansowy to auto i to było 2 tygodnie temu, jak opublikowałem pierwszy film, a teraz no mam po prostu jak nawałnica aut prasowych. Ta Skoda zostanie zastąpiona niebawem, poniedziałek, wtorek, zdaje się, oddaję Skodę i odbieram nowego Mercedesa CLS na testy. Chyba to będzie CLS 53 AMG, albo to będzie nowa klasa E-Coupé. Jeszcze nie wiem dokładnie tego, bo tam oni mi dali do wyboru. Zobaczę, co dostanę. No mam nadzieję, że na Słowację nikt nie wyjedzie tym mercem, który jest mi przydzielony, bo znowu będą takie jaja, że mi w zastępstwie coś dadzą, coś małego, zamiast zapisanego mocnego silnika. Dobra, to by było na tyle, jeśli chodzi o ten samochód, a za chwilę wam pokażę jeszcze we wnętrzu parę rzeczy w tym samochodzie. Nie mamy w tym aucie panoramy ani żadnego szyberdachu, co jest istotne. Dowiecie się w teście dlaczego. Wersja, którą dla was przed chwilą testowałem, czyli Sportline, miała tą szybę w dachu i no nie byłem tym zachwycony z pewnych powodów, ale nie będę wam zdradzał, spoilerów nie będzie, wszystkiego się dowiecie. Jaki silnik? No poprosiłem Skodę Polska o takie same dokładnie silniki, żeby było fair play. Różnice biorą się tylko z tego, że Sportline jest niżej zawieszona, o 15-20 mm zdaje się mamy niżej zawieszone auto względem LNK. Oczywiście nie mamy tych wszystkich dodatków stylistycznych, czarnego mini, takiej lotki na klapie, nie mamy różnych innych dodatków stylistycznych, przede wszystkim kubełkowych foteli. Tu mamy fotele komfortowe, luksusowe, wentylowane nawet, podgrzewany wieniec kierownicy, jest to wersja full wypas. No ale w wersji Sportline mamy właśnie te różnice głównie nastawione na to, żeby auto było bardziej sportowe. No i mamy wszystko w czarnym, tu jak widzicie mamy wszystko w beżowym wykończeniu. Wersja Sportline jest czarna i sportowa. Poproszę bardzo, to mamy właśnie pod maską, mamy najmocniejszego diesla 4-cylindrowego, 2-litrowego, 190 koni DSG 4x4.
jest to dokładnie ta sama konfiguracja, z jaką testowałem Skodę Super Sportline. Dlaczego? Dlatego, że zależało mi na tym, żeby powiedzieć Wam, jak, czym się różnią te samochody, jak się je prowadzi i żebym nie miał żadnych tu różnic właśnie czy w skrzyni, czy w jednostce napędowej. Chodziło mi o możliwie jak najwierniejsze bebechy, które są pod spodem. I tylko, żebym obcował właśnie z inną kierownicą, z innymi fotelami, z innym wystrojem wnętrza, troszeczkę innym zawieszeniem z racji wspomnianego obniżenia wersji Sportline. Jaka cena? Nie wiem, musiałbym wygooglować. No, dział PR Skoda ma bardzo dobrze to wszystko rozbudowane. Przypuszczam, że jest to na full dokoksowana wersja w okolicach 200 tysięcy katalogowo, ale wiadomo, że katalogowe ceny, a ceny, za które realnie się te auta bierze, są zupełnie inne w Skodzie, więc tu nie dramatyzujmy. Ale ceny dokładnej Ci nie podam. Przygotuję się do testu, jak będę montował. Ceny obu aut podam tekstowo w czasie filmu, bo przyznam się, że jeszcze tego nie sprawdzałem. Trzeba przyjąć, że są to możliwie najbardziej doposażone auta. No dobra, i teraz tak, dzisiaj nie będzie długiego live'a, ponieważ jak Wam powiedziałem, mam z Berlingo, z nowym Berlingo mam mnóstwo roboty, chcę, żeby ten film był fajny, nagrałem go na kilka kamer, muszę zmontować audio z mikrofonu, jest to kupa roboty. Teraz montaż jednego odcinka zajmuje mi 8-10 godzin, kiedyś trwało to szybciej, bo miałem prostszy montaż, jeszcze do tego robię sporo, mam nadzieję, fajnych zdjęć, wkomponowuję to jakoś, montuję, więc bądźcie cierpliwi, dzisiaj jak już spędzę trochę czasu z rodziną, usiądę do komputera, jutro będę to kończył i postaram się, żeby jutro, może nawet w południe, po południu, zobaczymy, kiedy też pracuję, więc albo uda mi się to przed południem opublikować, albo wieczorem będzie test nowego Berlingo, taki naprawdę okej, test obszerny z jazdą, wadami, zaletami, pomiarami wyciszenia, wszystko zrobiłem. Skody rozbiłem też nieco inaczej niż zwykle, ponieważ już wiecie, że Skoda Superb była na moim kanale nie raz, była wiele razy z różnymi jednostkami napędowymi, ze skrzynią automatyczną, manualną, więc nie było sensu robić dokładnie tego samego. Skoncentrowałem się tym razem na pokazaniu różnic właśnie w topowych wersjach stylistycznych, czyli wspomniane LNK, jak tu zobaczycie albo nie, bo się wszystko odbija, mam nadzieję, że zobaczycie, tam jest LNK, o proszę bardzo, LNK. No tak, no 150 do wzięcia na dziś, no jaka cena? No powiedzmy, że tak, myślę, że te auta schodzą tak 150 parę tysięcy po rabatach, mówię oczywiście o wersjach topowych, zależy od silnika, bo nie zapominajcie, że to podnosi cenę, 4x4, topowy diesel, automat, to wszystko podnosi cenę. Jeśli byśmy brali na przykład wersję 1.8 TSI z manualem, będzie dużo tańszym autem, tu zawsze czterobud z Haldexem, automat, no i oczywiście diesel najmocniejszy 190-konny podnosi cenę, ale jest to bardzo, bardzo fajny zestaw, szczególnie jak jest dużo wody na asfalcie, no zimą nie mam okazji na razie testować, ale na pewno też dużo zależy od opon, natomiast w dużej ulewie, w dużej mamy pełną trakcję w tym dieslu, duży moment obrotowy, więc polecałbym każdemu, jeśli lubi wykorzystać maksymalny moment obrotowy i maksymalną moc, jednak pomyśleć o tym, żeby wziąć tego diesla w czterobucie. Ale do normalnej jazdy jest to zupełnie niepotrzebna rzecz, tylko podnosi, nieznacznie podnosi spalanie, ale zawsze, no i podnosi cenę przede wszystkim. Dobra, to by było wszystko, jeszcze raz dzięki za to, że wpadliście na dzisiejszego live'a, przygotujcie się na nowego Berlingo, mam do opublikowania jeszcze pewne rzeczy, odnośnie sesji niczego Wam nie zdradzę, nie ma szans, powiem tylko tyle, że mogłem nie schodzić z tej ceny, którą dałem, bo zainteresowanie było naprawdę spore. A to, jak sprawa się zakończyła, wszystkiego się dowiecie w swoim czasie. Jeśli chodzi o cesję Mustanga, bądźcie spokojni. Jest wart tyle, za ile go wystawiłem. Ogłoszenie nadal wisi i nawet jak już Mustanga nie ma, czy jest, czy go nie ma, czy go nie będzie, to ogłoszenie nadal zostanie, dlatego że zapłaciłem za nie prawie 6 dych. I dlaczego ma zniknąć? Zawsze może ktoś wpadnie na mój kanał. Tam jest też odnośnik do mojego kanału. Także nie sugerujcie się ogłoszeniem. Nawet jeśli będzie wisiało jutro, pojutrze, za tydzień, to wcale nie znaczy, że Mustanga nadal mam u siebie. Tyle, trzymajcie się, na razie. No i na koniec jeszcze widoczek na autko. Bridgestone, a rozmiar opony 235/40 R19. No oczywiście wentylowane tarcze, trudno, żeby nie były. Na razie.